Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na spotkaniu poświęconym książce pod tytułem Gruba. Reportaż o wadze i uprzedzeniach. Moją gościnią jest Maria Mamczur, autorka tej książki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. wieczór. Te oklaski świadczą o tym, że mamy publiczność, której mówię też dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że są państwo z nami. I oczywiście też ciepłe powitanie kieruję w stronę tych wszystkich, którzy nas oglądają w transmisji. Jak zawsze kilka informacji na początek. Jest autorka, a to znaczy, że będzie można w trakcie naszego spotkania zamówić egzemplarz z autografem. Mam nadzieję, że pani Maria po spotkaniu chętnie podpisze takie egzemplarze. Oczywiście Możecie je zamawiać na naszej stronie w Księgarni online. I można też zadawać pytania. Te pytania zostaną nam przekazane, więc nie tylko Państwo, którzy są na miejscu, mają prawo pytać, ale też wszyscy ci, którzy oglądają nas w transmisji online. Książkę wydało wydawnictwo Krytyki Politycznej. Ma ono taką piękną okładkę. Krytyka polityczna jest także partnerem naszego spotkania, za co bardzo serdecznie dziękujemy. To przechodzimy do rzeczy. Powoli. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj i możemy rozmawiać właśnie o tej książce. Chciałabym zacząć. Nie wiem, czy, czy to nie jest pani pierwsze spotkanie, i nie pierwszy wywiad, więc zakładam, że część z tych pytań może się już pojawiło. Ale są takie rzeczy, które mnie jakoś od samego początku frapowały, kiedy ten reportaż czytałam. I pomyślałam sobie, że chciałabym zacząć od takiego najbardziej może oczywistego, cisnącego się na usta pytania. Dlaczego ta książka ma tytuł Grupa, a nie Grubi? Czy to jest tak, że temat otyłości, nadwagi w jakiś szczególny sposób dotyczy właśnie kobiet? Tak, przede wszystkim dotyczy kobiet, chociaż mężczyźni też padają o tyli mężczyźni czy z nadwagą, padają ofiarą stygmatyzacji, fatfobii, weightizmu i tych wszystkich negatywnych zjawisk. Natomiast kobiety poddawane są opresji właściwie cały czas i gruba to jest osoba, która ma nadwagę, i to jest osoba, która ma otyłość w różnym stopniu zaawansowaną do otyłości olbrzymiej, która jest poddawana bardzo silnej i negatywnej ocenie. Ona niestety wynika z pewnego patriarchalnego spojrzenia, prawda, na rolę kobiet w społeczeństwie. A proszę mi powiedzieć, czym zatem bo przecież to nie jest tak, że mamy na ulicach, zresztą to, czy mamy na ulicach, to jeszcze jest kolejna rzecz i o tym będę chciała na pewno porozmawiać, ale to nie jest przecież tak, że mamy wokół siebie, jeśli ludzi otyłych, to, to ci ludzie otyli to są wyłącznie kobiety. Mamy także otyłych mężczyzn, a być może nawet jest ich więcej. Czy ta otyłość mężczyzn i kobiet się od siebie jakoś różni? To znaczy też w przeżywaniu tego, tej otyłości? To też różnie, to też nie można tego generalizować. Oczywiście Pisze w książce na przykład o adwokacie który z powodu otyłości i tego jak mu dokuczano w związku z jego dużą wagą właściwie przemieszczał się między swoim biurem adwokackim a domem w taksówką. Taksówką też jeździł kiedy miał coś załatwiać i unikał kontaktów społecznych. Zdarzają się też oczywiście takie sytuacje u mężczyzn, gdzie otyłość olbrzymia powoduje, że te osoby zamykają się w domu, unikają też kontaktów kontaktów społecznych. Natomiast dlaczego ja się przede wszystkim skupiłam na kobietach? Dlatego, że yy, kiedy otyłość jest nieznaczna, czy jakaś lekka nadwaga mężczyznę to traktuje się go nad wyraz dobrotliwie, jeśli jeszcze ten mężczyzna ma jakiś sukces, czy biznesowy, czy społeczny, czy jakikolwiek, stosuje się wobec niego taryfę ulgową. Z kobietami już tak nie jest. Nawet duże sukcesy nie powodują tego, żeby spojrzano na kobietę, która jest gruba przychylnym okiem. To jest cały czas, są jeszcze konteksty też seksualne, erotyczne, kobietę traktuje się bardziej przedmiotowo, czyli ona ma wyglądać jak prawda, wymaga tego kanon, współczesny kanon urody. No, to jest bardzo ciekawe, co pani mówi o tym, nawet z uśmiechem to pani powiedziała, o tym mężczyźnie, który jest lekko tyły, że się na niego patrzy nawet przychylnie. Przychodzi mi do głowy takie określenie, no taki miś, tak? Uh -huh. A czy bywają takie określenia dla kobiet, które są właśnie lekko, jak to się mówi, przy kości, które byłyby określeniami przychylnymi? Raczej trudno jest powiedzieć, bo określenie puszysta. Czy to jest określenie pozytywne, czy określenie protekcjonalne? Według mnie protekcjonalne. Czy przykrości, czy okrągła, czy duża. No właśnie, ja nawet sobie tutaj <laughs> kilka takich wynotowałam też z taką intencją, żeby poprosić panią o, o rodzaj takiego uporządkowania, może tych definicji, bo pojawiają się określenia takie jak gruba. 啊。Uh huh. pulchna, puszysta, z nadwagą, przytuszy. Czy któreś z nich jest jakoś szczególnie niewdzięczne, szczególnie obraźliwe? W ogóle mam taki, taki znak zapytania dotyczący tytułu tej książki, Gruba, bo myślę sobie, że ono jest takim ciężkim dosyć określeniem, prawda? Jest ciężkim, dlatego że nadano mu takie znaczenie, a de facto jest to określenie takie samo jak inne określenia dotyczące wyglądu, czyli jest Człowiek gruby, chudy, szczupły, wysoki, niski. Dam ten tytuł dlatego, żeby to słowo odczarować, bo kiedy mówimy gruba, mówimy o jakimś wyglądzie. Wyglądzie osoby, która ma większą wagę niż przewiduje jakaś tam norma, bo te normy też się zmieniają. A jeśli ktoś nadaje temu sens negatywny, to wiąże się to bezpośrednio z tym, o czym piszę, z fatfobią i weightizmem, czyli nienawiścią do ludzi grubych. To jest też ciekawe, bo powiedziała pani, ktoś jest gruby, ktoś jest chudy, ale ktoś jest też szczupły. I ten szczupły jest takim wymiennikiem dla chudego, bo chudy też uh -huh. jest taki trochę dla niektórych obraźliwy, prawda? Chudzielec. A czy można znaleźć takie określenie, które byłoby właśnie łagodniejsze niż gruby, tak jak szczupły jest łagodniejsze dla chudego? Nie wiem, większy, <laughs> prawda? Trudno jest powiedzieć, bo tak jak mówię, to tyle emocji związanych z większą masą ciała, że gdybyśmy zaczęli szukać na przykład niektórzy uważają, że plus size, prawda, jest taką neutralnym takim określeniem, ale z drugiej strony dlaczego mamy być określani przez rozmiar? Też, też ona ma w sobie negatywny ładunek, plus size, tak? czyli nie mieszcząca się w normalnym, w normal size y, y, kategorii, tylko jest plus size. Czyli ciągle oceniamy człowieka na podstawie tego, jak wygląda i tego, jaką ma masę ciała. No tak, ale jest to na pewno nieuniknione. Żyjemy w świecie, w którym ta obrazkowość jest no, no, tak wszechogarniająca i częściej niż teksty oglądamy zdjęcia, oglądamy obrazki, oglądamy filmy, patrzymy też na siebie, obserwujemy siebie. To jest y, rzeczywiście znamienne, że ta ocenność jest bardzo mocno wbudowana w nasze, nasze postrzeganie świata, ale myślę sobie, że y, oczywiście t, t, trochę może y, pytam o to. Y, nie chcę powiedzieć, że próbuję Panią na czymś złapać, bo absolutnie nie, ale też próbuję jakoś zrozumieć, które z tych określeń, które z tych definicji też w ogóle wpisują się w jakiś taki język neutralny mówienia o otyłości, bo myślę sobie, że gdybym, nie wiem, spotkała się z koleżanką, czy, czy kolegą i zaczęlibyśmy o kimś rozmawiać, ja powiedziałam, wiesz, to taka Asia jest, ale która to jest ta Asia? I teraz miałabym tę Asię jakoś opisać. I zastanawiam się, Jakich słów? Pani użyłaby, jeśli ta Asia to byłaby właśnie osoba z nadwagą, żeby ją opisać komuś, a jednocześnie, żeby nie być obraźliwą. To zależy, w jakiej byłabym relacji, jaka byłaby ta osoba. Najpierw rozpoznajemy, co jest dla niej ważne, jak, jakie wartości, jak się czuje z tym, że jak jest postrzegana. Na pewno nie wchodziłabym z butami i nie mówiła, ach, ta grubaska, prawda? Ale jeśli byłabym zaprzyjaźniona, byłybyśmy na stopie koleżeńskiej, wiedziałaby, co sądzę na ten temat, że nie daleka jestem od jakiegokolwiek stygmatyzowania i oceniania, to sądzę, że czy powiedziałabym, że jest większa, czy, czy duża, czy okrągła, czy gruba, nie byłoby to dla niej problemem. To wszystko zależy od sytuacji. Dlatego przede wszystkim trzeba Patrzeć na kogoś, z kim się rozmawia i w jakim kontekście, bo jeśli oczywiście jest takie środowisko, w którym się mówi, och te grubasy, ta gruba, strętna gruba, to wiadomo, że nie użyję tego słowa, żeby kogoś nie ranić, a jeśli jest to neutralne, chciałabym, żeby do tego doszło, żeby to było po prostu określenie wyglądu. Jeśli jest to neutralne i z zabarwieniem emocjonalnym, pozytywnym, czyli lubię cię bez względu na to, jaka jesteś, jakie masz gabaryty, to wtedy wydaje mi się, że to jest okej. Okay. Nie ma jednej A ja w formuły. takim razie odnaleźć się w, z tymi wszystkimi emocjami, o których Pani mówi, w środowisku, którego nie znamy, wśród obcych ludzi, którzy są różni: są grubsi, są chudsi, są wyżsi, niżsi itd. i tak dalej. I ja oczywiście nie chcę próbować dążyć do tego, że opisujemy ludzi wyłącznie ze względu na to, czy są wysocy, chudzi, czy. Ale czy grubi. Właśnie, chciałam wejść w słowo. Ale dlaczego mamy opisywać? Czasem jest taka potrzeba, dlaczego? prawda? Czasem jest taka potrzeba, wydaje mi się, opisania kogoś, chociażby po to, żeby komuś wytłumaczyć, o kim mówimy. Jeżeli no ale jesteśmy... jak o kimś mówimy, to on nie tylko ma większą albo mniejszą wagę, ale też się czymś zajmuje, też ma określony charakter, określone cechy. Oczywiście, ja, ja to bardzo I nie spłycam. wiem. Czy akurat to jest dobry kierunek, żeby określać kogoś wagowo? Wydaje mi się, że to jest, jeśli mówimy już o tuszy, jesteśmy z kimś zaprzyjaźnieni i na przykład zastanawiamy się, co się stało w jego życiu, to wtedy możemy szczerze porozmawiać, ale to nie będzie na forum publicznym, prawda, czy w takim kontekście, że jest jakaś grupa i nagle mówimy, opisujemy go przez kontekst wagi ciała. Nie, wydaje mi się, że to jest właśnie błędny kierunek. Dlaczego? Mamy wszystkich kategoryzować ze względu na jakieś normy. Zgadzam się totalnie z tym, ale pytanie, dlaczego tak się dzieje? Bo przecież to, o czym mówimy, to nie jest to nie jest to nie są jakieś odosobnione przypadki. Zresztą często myślę, że jesteśmy nie zawsze bardzo uważni i często pozwalamy sobie na jakieś skróty. Opowiadamy o kimś i mówimy no wiesz, ta blondynka, albo no wiesz, ta taka chuda, albo no wiesz, to ten z dużym nosem. Zdarza nam się używać takich określeń. Myślę, że teraz nie, nie, nie czas pewnie zastanawiać się, czy my się tego dopuszczamy, czy nie, ale myślę sobie, próbując też myśleć o tym temacie, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, zaczęłam sobie przypominać różne takie sytuacje, mnóstwo takich sytuacji, w których w zasadzie nikt z nas, używając tych określeń, nie miał nic złego na myśli, nie miał złych intencji, a jednocześnie to gdzieś w nas jest i zastanawiam No się... właśnie pytanie, dlaczego tak oceniamy, prawda? Bo ktoś, kto ma długi nos też cierpi z tego powodu i czasami Dokładnie. decyduje się na operację plastyczną. Dlaczego nie mówimy o innych cechach charakteru? dlatego że ta jest zabawna, a ten zna świetnie języki, a ta jest osoba bardzo empatyczna i pomocna. Dlaczego nie mówimy o tych kategoriach? Chciałem to ja mam sobie pytanie, właśnie dlaczego? Wracając do grubych, napisałam nawet o tym w książce, że osoba gruba jest takim współczesnym chłopcem do bicia, najłatwiejszą ofiarą. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przerzucamy winę za jej wygląd, na nią samą, czyli jesteś gruby dlatego, że się obżerasz pod nadmiarę, że jesteś leniwy, się nie ruszasz, nie dbasz o zdrowie, tak? Więc rzucamy winę, a poza tym go zawstydzamy. Ciągle dużej grubości towarzyszy wstyd, wstyd wzbudzany czasami nawet cynicznie przez różne... Media, żeby podnieść klikalność, prawda, albo przez przemysł, który zarabia na lęku przed tyciem, przed otyłością. To są suplementy diety, to, to jest, prawda, przemysł fitness, gdzie się zawstydza wprost osoby grube i mówi: rusz dupę z kanapy, za przeproszeniem, zacznij się ruszać, bo inaczej skończysz na wózku inwalidzkim. Więc. Po prostu, kiedy społeczeństwo jest sfrustrowane, kiedy czuje się mało ważne, kiedy znikamy gdzieś w tej takiej magmie globalnej, że wszyscy, prawda, podążają jak ławica ryb w tym samym kierunku, za mało czujemy się podmiotem i w tym momencie co nam umożliwia uzyskanie takiego poczucia, że od nas coś zależy, albo że jesteśmy lepsi niż ktoś inny? Właśnie to, że potrafimy kogoś zdyskredytować, bo niestety określenie dotyczące cech, które nie są ogólnie pożądane czy uznane w kanonie piękna, jest deprecjonowaniem drugiego człowieka, budowaniem własnego ego poprzez nie wiem, wywołanie wstydu, zamieszania. Sprowadzenie człowieka do tego, żeby począł się gorzej. To jest ciekawe, bo zaczęła Pani mówić o kanonie piękna, i od kilku dobrych minut chodzi mi po głowie to pytanie. Jak do tego doszło, że sylwetka większa niż chudość. Ludzie, którzy są z nadwagą, ludzie, którzy są otyli, dziś są uważani za niepożądanych, bo przecież wcale nie tak dawno temu status społeczny wiązał się właśnie z tym, że byliśmy więksi, dobrze odżywieni. No to też różnie wyglądało. Mhm. Tutaj nie, nie unikniemy tego elementu klasowości. Tego, że. Yy, yy, Dawniej na wsi mówiono faktycznie w środowiskach chłopskich, że jak ktoś jest gruby, to dobrze żyje i ma, powodzi mu się w życiu, ale było to związane z biedą, z trudniejszym dostępem do żywności. Poza tym stwierdzono nawet, że w pewnych grupach właśnie chłopskich. Był nawet gen, który powodował, że ludzie byli lepiej przystosowani do tego, żeby przetrwać sezon niewegetatywny przednówek, bo gromadzili tłuszcz i w ten sposób mogli przetrwać wojny, klęski głodu, jakieś kataklizmy. Ten gen przetrwał w niektórych mieszkańcach wsi i faktycznie do tej pory teraz jakby staje się przeciwnikiem tego człowieka, Czyli łatwo się gromadzi tkankę tłuszczową. Natomiast już w okresie oświecenia zaczęła być lansowana sylwetka szczupła. Sabrina Strings w bardzo ciekawej książce o rasistowskich korzeniach fatfobii mówi wprost, że przeciwstawiano czarnoskórych niewolników, którzy byli grubi, musieli być dobrze odżywieni, bo pracowali ponad siły. Na plantacjach z osobami, które nie musiały parać się pracą, i w związku z tym były szczupłe, blade, wypielęgnowane. Radzono nawet prawda, tyjącym białym kobietom, żeby, jeśli nie schudną, wyjechały do Afryki, bo tam ich miejsce. I jaki to jest okres? To jest wiek XIX? To jest okres oświecenia. Mhm. W, w okresie oświecenia prawda, zaczą, zaczą, była lansowana szczupła sylwetka. Zresztą w Polsce też były takie zjawiska. O tym zresztą ciekawie mówi Maciej Nowak w książce. E, odwołując się do chłopów, e, do hamki, nie do hamki. Gdzie dziewczyna służąca pracowała u państwa i z takiej bardzo zdrowej, dobrze zbudowanej osoby zmieniła się prawda, w bardzo szczupłą, bo to był przejaw jej aspiracji do wyższej klasy. Zresztą u nas również kobiety z wyższych sfer tak zwanych. Czy z klasy niepracującej, jak się mówi, kupowały ubrania w Londynie czy w Paryżu, gdzie były też tylko określone rozmiary, więc ten, ta szczupłość, która też była uzyskiwana przez wiązanie gorsetami, między innymi, prawda, była przejawem aspiracji do klasy wyższej. Natomiast grubość była rezerwowana dla tych, którzy muszą ciężko pracować i muszą mieć siłę. Jak to się ma zatem do jakiegoś takiego dziedziczenia też pewnej pamięci tak? naszych przodków? Mówi się często o tym, że w sposób nieświadomy też przenosimy z pokolenia na pokolenie pewne... Uwarunkowania życia naszych przodków, dziadków, pradziadków i tak dalej. Zastanawiam się, czy ta klasowość, o której pani mówi, czy też właśnie ta aspiracja do bycia szczupłym, która jest jednocześnie jakimś rodzajem aspirowania do lepszego życia, właśnie ma wciąż w naszym społeczeństwie to połączenie z historią, o której mowa. To, to też jest bar bardziej skomplikowane, to znaczy, oczywiście można powiedzieć, że pamięć komórkowa, genetyczna, i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, że bardziej dotyczy to schematów żywieniowych. Mhm. Jeśli, też piszę o tym w książce, jeśli na przykład ktoś wychował się na wsi w biedzie, gdzie mleko sprzedawano, prawda? Sprzedawano masło czy śmietane i żywił się czymkolwiek, to on miał gdzieś zakodowane że duże jedzenia kalorycznego tłustego to jest poczucie bezpieczeństwa więc taki mechanizm też mógł być, mieć jakąś rolę w rozwoju prawda, otyłości inna rzecz na przykład biesiadowanie czy takie plemienne więzi gdzie się przy stole wszyscy spotykają i prawda, jedzą bardzo dużo potraw przygotowanych z okazji jakichś świąt Często to są też mechanizmy psychologiczne, to są, to są też takie sytuacje, gdzie człowiek zajada brak miłości albo brak uwagi, gdzie tłuste i słodkie wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, podobnie zresztą jak u oseska, które zje mleko matki, to jest dokładnie ten sam mechanizm, czyli wypełnianie pokarmem ust w tym momencie, kiedy czujemy taką pustkę, tych mechanizmów jest bardzo, bardzo dużo, tak jak napisałam w książce 52 czynniki, które wpływają na rozwój otyłości, a mówimy tylko o społecznych czy psychologicznych. Ja bym jeszcze chciała zostać przez chwilę o ty, przy tych czynnikach społecznych, bo no to są dosyć niezwykłe, tak naprawdę nawet jeżeli my gdzieś na te informacje trafiamy, to to jest dość niezwykły zestaw tych informacji, które właśnie nie wiążą się wyłącznie z, ze złą dietą, czy z nie wiem, mało sportowym trybem życia. To są kompletnie inne czynniki, chociażby te, o których pani przed chwilą powiedziała, które wynikają właśnie z historii, z z jakiegoś takiego dziedzictwa też kulturowego, pewnej tradycji, w której wzrastaliśmy, sposobów wychowania i tak dalej. No ale wręcz też mówi pani, że to są zakotowane gdzieś w pamięci komórkowej czynniki, na które w zasadzie, poza jakąś, nie wiem, psychoterapią, która pozwala w pewnym sensie sięgnąć do tych korzeni, nie mamy wpływu. Czy znaczy, nie mamy wpływu? Mamy? Na, wszystko, na wszystko mamy wpływ. Wystarczy mieć świadomość. Świadomość już jest prawda, jakimś tam procesem zmiany, bo możemy coś, jeśli mamy świadomość, wiemy z czego to wynika, to możemy szukać ratunku, prawda? czy to w psychoterapii. Czy w bardzo dokładnej opiece medycznej, chociaż z tym u nas jest problem, czy, czy w pracy sztabu specjalistów, którzy zastanowią się jak pomóc osobie, która ma większą wagę niż przewiduje norma, prawda? To jest. Poczucie bezpieczeństwa, na przykład wspomniałam o tym, przypomniała mi się taka historia, nie mówiłam o nich do tej pory w reportażach. Kiedyś, jeszcze na początku swojej pracy dziennikarskiej, pisałam taki cykl reportaży o Robinsonach Warszawskich, czyli tych osobach, które po powstaniu ukrywały się w ruinach. Rozmawiałam z pisarzem, który na każdą rozmowę, kilka razy się z nim spotykałam. Przynosił reklamówkę, w której były konserwy i chleb. Mówił, że bez chleba i konserw nie zaśnie. A to było tyle lat po wojnie. On przeżył taki głód, że tego, tego głodu bał się panicznie. Więc ludzie, ludzie mają bardzo różne doświadczenia. I właściwie trudno jest powiedzieć, że działa tylko jeden element. Często. Tych elementów jest więcej. A czego najbardziej boimy się dzisiaj? No, kiedy ta pamięć wojny właściwie już nas nie dotyczy bezpośrednio, dotyczy może naszych dziadków, pradziadków. Czego najbardziej boimy się, co wpływa na to, że staramy się zapewnić sobie właśnie ten rodzaj bezpieczeństwa przez jedzenie? No nie wiemy. ta pamięć jeszcze. Ta pamięć jeszcze istnieje, prawda? Są jeszcze babcie, są dziadkowie, którzy przeżyli wojnę. Teraz mamy za granicą wschodnią też wojnę i też wiemy jak tam to wygląda. Więc podejrzewam, że lęk przed głodem jest pewną cechą atawistyczną u ludzi i on się ujawnia w sytuacjach kryzysowych. Ale pamiętajmy, że to nie tylko chodzi o lęk przed głodem, ale też o kompensację, o różne Przecież pisze też o bohaterkach, które cierpią na zaburzenia odżywiania, jedzą kompulsywnie, czyli rozwiązują wszystkie swoje problemy poprzez jedzenie. I to jest, to jest taka droga bez końca, bo, bo to się napędza. Czyli jest mi smutno, mam stres, zajadam na przykład czymś słodkim, tak jak jedna z moich bohaterek, której czekoladę. A potem tyję, i znowu jest mi smutno, i znowu zajadam. Więc to jest też błędne koło. Ale tak jak mówię, to, to jest też jedna z przyczyn. A dlaczego w takim razie sięgamy w momentach, kiedy jest nam smutno i chcemy czegoś przyjemnego, żeby ten smutek jakoś zapełnić, pozbyć się go, to sięgamy po jedzenie, a nie po jakieś inne przyjemności? Czy a to, jest... to nie, nie wszyscy sięgają po jedzenie? Ale dlaczego sięgają po jedzenie ci, e... którzy sięgają po jedzenie? Bo na przykład ja nie sięgam po jedzenie, kiedy jest mi smutno, tylko wychodzę i mam kontakt z przyrodą, która mi jest strasznie. Ładuję, dlatego zamieszkałam na wsi i jest fajnie wtedy, kiedy właśnie bezpośrednio mam kontakt z naturą. Natomiast na pewno w mózgu jest taki ośrodek nagrody, tak zwanych, mm -hmm. czyli jeśli osoba jest smutna i właściwie nie potrafi sobie inaczej rozwiązać problemu. Po prostu zjedzenie czegoś słodkiego, czy słodkiego i tłustego, pobudza ten ośrodek nagrody w mózgu i może się nawet od tego jedzenia uzależnić, bo to jest najprościej. Tak samo zresztą jak rodzice często nagradzają dzieci. To jest bardzo częsty mechanizm, że. Będziesz grzeczny, dostaniesz czekoladkę, albo w nagrodę, bo się wycierpiałeś na przykład i chorowałeś, tak, to, to zrobię ci coś dobrego, ludzie się nagradzają jedzeniem, zrobię ci to, to, twoją ulubioną zupę, upiekę ci ulubione ciasto, więc pod, to, tutaj ten system nagrody i system bezpośredniego przełożenia, czyli jest... jest Prosta sytuacja i prosta reakcja. Tak jest naj, najprościej, prawda? Tylko, że jedni mogą bezkarnie jeść i nic się nie dzieje i mogą jeść czekolady, słodycze i tak Natomiast są osoby, które bardzo tyją i to się napędza, bo ten mechanizm powstawania otyłości jest bardzo skomplikowany. Też o tym piszę. I żeby go poznać, tak naprawdę, musiałam przeczytać trzy prace doktorskie z, z zakresu medycyny żeby zrozumieć, jak to działa. To proszę w takim razie nam spróbować y, opowiedzieć o tym, nie streszczając oczywiście tych trzech prac doktorskich. Jak to jest, że niektórzy właśnie mają te predyspozycje dotycia, inni nie? Na ile jest to wpisane w? Y, y, na ile wynika to wyłącznie z tego, jak jesteśmy zbudowani, z naszych genów? Czy być może są też jeszcze jakieś inne czynniki, które na to wpływają? Nie, no, Tych czynników jest bardzo dużo. Przede wszystkim, ja wiem jak ja zaczęłam tyć, to pamiętam z rozmiaru 38 nagle, prawda, ten rozmiar się powiększał i chodziłam do lekarzy pytając, co się ze mną dzieje, że jem bardzo racjonalnie, bo mam dobrą dietę, bardzo zdrową, zblansowaną i cały czas się jej trzymam, mam ruch i właściwie nie powinnam tyć i ty je. Prawda? Oprócz tego, że Żaden z tych lekarzy, u których byłam, nie skierował mnie na dodatkowe badania. Dopiero po kilku latach wyszło, że mam zwłóknian, tarczycę i nadmiar kortyzolu. I to powodowało, że faktycznie jedząc racjonalnie zdrowo i nigdy nie przekraczając jakiegoś tam progu kalorii, po prostu tyłam. Ale to jest mój przypadek. Tych przypadków jest dużo. To mogą być zaburzenia przysadki mózgowej, to mogą być zaburzenia związane z trzustką i z insulinoopornością. To mogą być na przykład bardzo często się okazuje, że dzieci, które urodziły się z bardzo niską wagą urodzeniową i w ich żołądku, ich żołądków w komórkach okładzinowych, powstało za mało hormonu, który powoduje, że człowiek czuje sytość, czyli osoby z bardzo niską wagą rodzeniową często są skazane na otyłość. A czasami to są, nie wiem, kuracje hormonalne, sterydowe. Miałam koleżankę, która miała raka i po prostu była leczona i hormonami, i sterydami. Zresztą piszę o niej, że wypchniętą z autobusu, bo jako osobę grubą nikt nie wiedział, co się za tym kryje. Często jest też tak, to mówiła mi Alicja Dugałęcka, terapeutka, seksuolożka, pracująca też z ciałem, że osoby szczególnie wrażliwe, które ulegają wielkim stresom, budują sobie pancerz koło brzucha, na, na brzuchu, z komórek tłuszczowych, w ten sposób chroniąc się przed zranieniem. To jest bardzo podobny mechanizm, jak ten, kiedy osoba ćwiczy z wielkim zaangażowaniem na siłowni żeby mieć krateczkę na brzuchu. To jest też pancerz. To są te dwie strony tego samego zjawiska. Czyli chronimy się przed zranieniem. Metabolizm spowalnia przy każdym stresie. Ja na przykład reaguję na stres tym, że nie śpię. Miałam taki okres w życiu, że spałam przez pół roku po godzinę na dobę. A to powoduje totalne spowolnienie metabolizmu. Kolejna rzecz. Ludzie, którzy mają małą nadwagę, po prostu znowu ta opresja, kult szczupłego ciała, zaczynają stosować diety. Wchodzą z jednej diety w drugą i tyją. Profesor Glinianiecka Olszanowicz, wybitna obezitolożka, powiedziała, że właściwie większość jej pacjentów to są ofiary diet, bo diety są nieprzemyślane, często bardzo restrykcyjne powodują spowolnienie metabolizmu do tego stopnia, że pojawia się efekt jojo i ten efekt jojo wcale nie polega tak, jak nam się wydaje, że po prostu najpierw jest dieta, a potem jemy jak szaleni, jak, jak, jak dzicy. Nie, po prostu najpierw jest dieta, spowalnia metabolizm i potem prawda, jedząc, wracając już do jakiejś normalnej, prawidłowej diety, to jemy. Tyjemy, bo y, pojawia się insulinooporność, czustka zaczyna strajkować, prawda? I wtedy można tyć nawet od sałaty. Czy w takim razie trochę nam się tutaj pogmatwały ze sobą różne wątki, ale to wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja postaram się je jakoś jeszcze powejmować, żeby je rozwinąć. Zostałabym na chwilkę przy tym chudnięciu. Powiedziała już Pani, że mamy do czynienia, rozumiem, że tu nie chodzi tylko o Polskę, tylko w ogóle o Europę i świat, mhm. z czymś takim jak opresja dotycząca nadwagi, ludzi z nadwagą. I ten kult. Takiego zgrabnego, szczupłego ciała. Czy w tej chwili yy, można powiedzieć, co jest normą? Bo te normy też się zmieniały. Yy, to zależy, yy, o czym mówimy, bo różne środowiska uznają różne normy, prawda? Bo środowisko medyczne weźmie normę BMI, tak? Yy, czyli, yy, czyli indeks yy, masy ciała. Yy, środowisko czyli... modowe. Powie, że norma to jest rozmiar 34 i mniej, tak? Czyli trzeba być bardzo szczupłym. Środowisko fitness znowu będzie mówiło o zdrowiu, i tu akurat normą jest nie tylko szczupłe ciało, ale ciało wytrenowane, wyrzeźbione. Więc tych norm jest bardzo dużo. Natomiast ogólnie yy, yy, środowisko modowe, yy, czy środowisko takie, do którego się aspiruje ludzi sukcesu, yy, no, yy, wypada być szczupłym, wysportowanym i zdrowym, pięknym i młodym. I bogatym. I bogatym. <laughs> Czyli to w zasadzie jest tak, że to do jakiej normy my aspirujemy jako jednostki zależy od tego w jakim żyjemy środowisku, tak? I, I co jest dla nas ważne? Przede wszystkim hierarchia ważności, na przykład dla mnie ważne jest zdrowie, tak? Czyli wiem, że no, no jestem gruba, ale nie mogę się posunąć dalej, muszę to kontrolować, żeby potem nie mieć jakichś konsekwencji zdrowotnych, bo już widocznie wyrosłam z tego wieku, gdzie miałam się po prostu prawda, świetnie ubrać, świetnie wyglądać i w ogóle nie wiadomo co. Ale z drugiej strony no, młodsze osoby, przecież też moje bohaterki, na przykład cierpiące na zaburzenia odżywiania, miałam taką dziewczynę, która mi opowiadała o tym, że potrafiła dziennie zjeść 20 tysięcy kalorii. I jadła wszystko, włącznie z mrożonkami, z jakimiś strasznymi rzeczami kupionymi w sklepie, i potem zmuszała się do wymiotów, bo zawsze chciała być szczupła. Więc z powodu tej opresji szczupłego ciała też opisuję przypadek dziewczyny, która zażyła DNP. To jest środek ochrony roślin, bardzo toksyczny, i ona po prostu się spaliła. To był tak zwany spalacz tłuszczu umarła w strasznych męczarniach, a miała leciutką nadwagę i chciała być bardzo szczupła. Wszystko jej się ugotowało w środku. Lekarze nie widzieli takiego przypadku. Albo inna moja bohaterka mojej książki, która zdecydowała się kupić larwy tasiemca i połknęła te larwy, zdając sobie sprawę z tego, jaką dewastację w organizmie robi pasożyt. I postanowiła, miała dwie kapsułki, tak, jedna to z larwą, larwą tasiemca, żywą, a drugą zabijającą tę larwę wtedy, kiedy schudnie już do odpowiedniego rozmiaru. Zresztą Renée Engel, która napisała ciekawą książkę Obsesja Piękna, ona mówi, że jej respondentka, to zresztą nie, nie, pierwsze, nie, nie jedno takie określenie było, że wolałaby skoczyć pod ciężarówkę niż przytyć 4 kilo. Czyli jeśli nie mamy jednej normy, do jednej normy się nie możemy odwołać, wszystko zależy od naszych pragnień, od tego, w jakim jesteśmy środowisku, jakie mamy wzorce piękna, to rozumiem, że też nie ma jednej definicji otyłości i człowiek gruby będzie się zaczynał dla kogoś z przemysłu modowego przy rozmiarze 36-38. No może 40. 40 to już, jest, tak. to już będzie człowiek Aha. gruby, natomiast dla innych środowisk, na przykład medycznego, człowiek gruby to będzie kto? To będzie już człowiek, który ma nadwagę, czyli tam, tu się bierze pod uwagę indeks BMI. Jeśli będzie powyżej 25, a to wiadomo, jak się przelicza tam wagę wzrostu, tak, tak, mhm. tak, przez kwadrat wzrostu, tak, są tabelki i po prostu mówi się o nadwadze, która jest dostępem do otyłości, o pierwszym stopniu otyłości, drugim stopniu otyłości i do otyłości skrajnie olbrzymiej, gdzie ludzie ważą ponad 150 kilo. Więc to są różne, różne etapy, ale zwykle nadwaga, jeśli jeszcze jest niewłaściwie prawda, zwalczana, że tak powiem, to jest niedobre słowo, bo. bo nawet to nie, nie powinno być walką, tylko jakby zmianą stylu życia. Ale nadwaga jest często wstępem do otyłości. I ogólnie mówi się, że w Polsce 54% ludzi ma nadwagę i otyłość, więc większa część społeczeństwa. A jak to się zmienia na przestrzeni ostatnich nie wiem, 30 lat w Polsce? Aż tak tego nie śledziłam, jak to się zmieniało. Natomiast wiem, że lekarze mówią o tym, że po pandemii ten poziom prawda, nadwagi otyłości się zwiększa. Mówi się też o środowisku takim obezigennym. czyli to jest tak, że kiedyś człowiek wyruszał na zakupy, chodził po sklepikach, i zanim prawda z, z, zrobił te wszystkie zakupy, musiał się trochę nachodzić. Teraz po prostu jeździ do supermarketu, wszystko wrzuca do kosza. Już ma. Poza tym jest tak zwana gęstość żywieniowa, gdzie czasami się komuś wydaje, że je bardzo mało, ale to ma bardzo. Ten, ta, ta potrawa czy, czy jak, jakiś tam produkt, ma bardzo wysoką kaloryczność. Na przykład, modne jest awokado, które jest bombą witaminową, ale też bombą kaloryczną, i łyżeczka awokado ma tyle kalorii co cały kubek takiego serka wiejskiego. Więc ludzie się nie zdają z tego sprawy. No a niezależnie od tego bardzo często jest tak, że zwłaszcza ci te osoby, które żyją w korporacjach, cały dzień pracują na wysokich obrotach, w stresie, często czują się niewiele ważne, Bo to niestety tak działa system korporacyjny, gdzie, który zniewala człowieka. No i ktoś wraca do domu i się zastanawia, czy wypić sobie lampkę wina, czy coś zjeść i nagrodzić się jedzeniem, wyluzować, prawda? Poczuć znowu tam, że ten ośrodek w mózgu, ośrodek nagrody został podrażniony, co z tym wszystkim robić. Także to jest, tak jak mówię, pisze o tym w książce, to jest cholernie wszystko skomplikowane. Ale przez to, że, żeby ludzie zdali sobie sprawę, że to jest tak bardzo skomplikowane i że nie ma prostego równania, że człowiek gruby to jest ten, kto się obżera i, i się nie rusza i nie dba o siebie, wystarczy zdać sobie z tego sprawę i zacząć inaczej patrzeć na, na, tych, na tych ludzi, bo za każdym grubym kryje się zupełnie inna historia. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak jedna szuflada. To jest też ciekawe, o czym Pani wspomniała wcześniej i teraz też do tego nawiązała. Mianowicie, że każda osoba otyła to jest inna historia, to jest jasne. Natomiast mam takie poczucie, że też w naszej rozmowie i w, pani, w wywiadach przez Panią przeprowadzonych przywija się taki wątek, w którym ci ludzie, którzy są otyli z powodu jakiejś choroby, jakiejś dysfunkcji organizmu, mam wrażenie, że jest to taka otyłość. Lepsza niż ta wynikająca z tego, że siedzimy i się obiadamy i nie ruszamy? To znaczy, że jest ona pewnego rodzaju usprawiedliwieniem? Nie, nie, nie. Absolutnie nie. I nie, to, to by było zbytnie uproszczenie. Mhm. Oczywiście, pisząc o tych osobach, które miały inne uwarunkowania otyłości poza stylem życia, pokazałam, że to nie jest proste i chciałam obalić pewien stereotyp. Natomiast jeśli ludzie obiadają się na przykład kompulsywnie, albo nagradzają się jedzeniem, to też z jakiegoś powodu to robią. Też mają jakieś problemy, prawda, z których sobie nie zdajemy sprawy. To, że ktoś, nie wiem, zje pudełko lodów i, i, i tak naprawdę wszystko w nim płacze, czy, czy on ma być, jego otyłość ma być gorsza niż otyłość kogoś, kto zachorował i ma nadmiar mm -hmm. kortyzolu? Nie. Właśnie o to chodzi, żeby nie wartościować mm. ludzi. Gruby to jest gruby, który musi się zmierzyć z różnymi rzeczami w społeczeństwie, z niechęcią, z ośmieszaniem mm. i bez względu na to, co tak naprawdę się kryje za jego grubością, tak? Nikogo nie interesuje, że coś się z tobą stało, co się stało w twoim życiu, że, mm. że stałeś się duży. Nie, po prostu właśnie wsadza się wszystkich do jednego worka. A trzeba pokazać, że... Przyczyn jest bardzo dużo, ale żadna z tych przyczyn nie jest ani lepsza, ani gorsza. Mhm. Ona powoduje, że ktoś zaczyna chorować, mhm. i to jest problem, żeby traktować tych ludzi jako osoby, które mają też pewien problem zdrowotny mhm. psychologiczny, socjologiczny różne, bo, bo różne, mhm. różne są przyczyny. Natomiast absolutnie. Ani nie było moim zamiarem, ani nigdy tego nie robię. Nie chciałabym wartościować ludzi. Ja ten... nie mówię o pani zamiarach, ja mówię o tym, że ten wątek się pojawia <śled> i często też w tych opowieściach mam wrażenie, że te kobiety wspominają o tym z pewnym takim właśnie żalem i, i, i pewną frustracją, starając się powiedzieć, że no to patrz, to nie jest moja wina, ja, ja zaczęłam Ale chorować. Ale dlaczego znowu mamy Ale takie mówić... określenia się pojawiają. I tak, to jest... tylko właśnie o to chodzi. Dlaczego mamy mówić znowu o, o czymś w kategoriach winy? Mhm. Dokładnie. Czy To jest tak, jeśli ktoś choruje na raka płuc, czy, czy też mówimy ciągle, kurczę, paliłeś, nawet to jak twoja już, wina. To twoja wina. Albo, nie wiem, są jakieś inne schorzenia typu cukrzyca, prawda? Czy, czy pytamy, ile jadłeś cukierków, że zachorowałeś na cukrzycę? Cukrzyca jest bardzo skomplikowaną chorobą i nie wynika w prostym przełożeniu z tego, że ktoś jadł nadmiar słodyczy. Bo to, tak jak mówię, to są, to są bardzo skomplikowane rzeczy. A my to upraszczamy. No dlaczego upraszczamy? Bo znowu chcemy oceniać. A chodzi o to, żeby wyjść z tej oceny Poczuć trochę empatii, a jeśli nie można, to przynajmniej zrozumieć, co fundujemy drugiej osobie, kiedy mówimy, na przykład, jesteś gruba, zajmij się swoim zdrowiem, bo za chwilę umrzesz na raka, albo złapiecie udar, albo coś innego. Nie, żeby. Dlatego napisałem tę książkę, żeby przełamać pewne stereotypy i żeby uwrażliwić ludzi na to, co robią innym. Że ta fatfobia, zresztą chwilę przed, przed hmm, tym spotkaniem rozmawialiśmy, hmm. jest czasami szyta takimi jedwabnymi nićmi. E, na przykład widzę to, kiedy na Instagramie czy na tych portalach społecznościowych pojawiają się recenzje mojej książki. Na przykład parę razy się zdarzyło, że tak. Pierwsza połowa książki jest super, jest super, aż do dna jedzie tam ostro. O, jakie to są ofiary? Jak, 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 jak ci hejterzy w ogóle straszne, to świetna część, ale ta druga też mi się nie podoba. Dlaczego? No bo są jakieś badania amerykańskich, są jakieś socjologicznych, jest ciało pozytywność. One w ogóle chwalą się, że są ciało pozytywne, a niektóre jeszcze nawet zarabiają. I dlaczego to jest fatfobia? Dlaczego ja to nazywam fatfobią? No dlatego, że bardzo często jesteśmy w stanie zaakceptować grubą osobę, kiedy albo siebie żartuje, albo ma tak zwany do siebie dystans. Albo jest jej źle i prawda, jest biedna, cierpi, to, to jesteśmy w stanie się pochylić, a sami czując litość czujemy się o wiele lepiej. Prawda? Znowu tutaj budujemy swoje ego. Natomiast w tym momencie, kiedy pisze, że skoro osoba jest gruba, próbuje schudnąć, nie zawsze jej się udaje, musi sobie znaleźć jakąś przestrzeń społeczną, w której może normalnie funkcjonować no to już się to nie podoba. No jak ona śmie, jak ona może w ogóle podnieść głowę, mówić, że no trudno, jest jej dobrze tak jak jest, uczy się akceptować swoje ciało, nawet jeśli ono nie jest takie piękne, jakby chciał, inne osoby chciały. Albo co jeszcze gorzej, jak zwróciła jedna z recenzentek uwagę, że no nawet te grube na grubych zarabiają. I faktycznie niektóre zarabiają. Jedna z moich bohaterek, świetna dziewczyna, śliczna, tylko większa szyje ciuchy dla grubych i zarabia. Inna prowadzi podcasty i też zarabia. Dlaczego nie? Powiedziała Pani też o, przed chwilą o czymś takim jak wpędzanie w poczucie winy. I rzecz jasna, rozum, rozum, rozumiem bardzo dobrze, co to znaczy, kiedy my nawet nieświadomie wpędzamy innych w poczucie winy z powodu ich wyglądu. Ale co z tym wpędzaniem w poczucie winy samych siebie przez ludzi otyłych? Czy to też ma miejsce? Oczywiście, że ma. Przecież każdy musi się zmierzyć z tym, że nie jest taki, jak przewiduje norma. Często mamy do czynienia z, z taką zinternalizowaną fatfobią, czyli taką wewnętrznioną. Ja, nawet ja byłam wobec siebie fatfobką, kiedy zachorowałam i zaczęłam tyć. I pamiętam bardzo dobrze taką sytuację, gdzie jechaliśmy z moim facetem samochodem na stacji benzynowej, skorzystając z toalety. I drzwi od toalety były wyłożone takim lustrem. I tak nie spodziewałam się, spojrzałam na siebie i tak, i tak, o, ta gruba baba to ja. No i to była wewnętrzna fatfobia, musiałam coś z tym zrobić, prawda? Musiałam jakby to przyswoić, zaakceptować różne rzeczy, przestawić swój sposób myślenia, a jeszcze jak się weźmie pod uwagę na przykład ubieranie się, ciuchy, które są tworzone właściwie poszerzana rozmiarówka, ale nie tworzone dla osób grubych, gdzie trochę inaczej wygląda sylwetka. Z jakimi w takim razie uczuciami y, przede wszystkim borykają się ludzie otyli? Oprócz tego poczucia winy, wstydu, o którym już pani powiedziała, uh -huh. jakimś rodzajem nienawiści w stosunku do swojego ciała? To nienawiść to może za duże słowo, raczej brak akceptacji siebie, tak? Jeszcze zwłaszcza jeśli się było szczupłą osobą, to jest jeszcze trudniej być może, chociaż nie wiem, bo jak ktoś był gruby od samego początku, to pewnie też jeszcze inaczej na no, to patrzy. opisuje Pani też takie historie, no, tak? Kobiet, a... 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 które opowiadały o tym, jak były grubymi dziewczynkami. Na pewno na pewno jest jakaś niechęć, taka nadmierny, taki nadmierny krytycyzm, Albo taka rozbieżność. Też mogę powiedzieć o sobie, że był taki moment, że ja w ogóle nie wiedziałam, jak się ubrać. I to mhm. nie chodziło o um, ciuchy trudno dostępne, ale o rozmiar. Mhm. Bo, albo, bo przeważnie kupowałam za duże. I nie dlatego, żeby się ukryć, tylko w pewnym momencie mi się wydawało, że jestem jeszcze grubsza niż jestem. Mhm. Więc człowiek przechodzi różne, różne sytuacje, w których musi musi się sam sobie przyjrzeć i zastanowić, o co chodzi w tym życiu. Ja sobie odpowiedziałam na pytanie, chcę być zdrowa, tak? Mhm. Chcę y, y, nie chorować bardziej, chcę pewien proces zatrzymać, chociaż jest mi trudno, mhm. bo przecież dobrze się odżywiam, trenuję, ćwiczę, mhm. robię różne rzeczy, ale to wcale nie jest takie proste. Mhm. No i co wtedy zostaje? To, co nazwałam w książce wyjściem awaryjnym, mhm. czyli Akceptacja siebie i spojrzenie na siebie zupełnie inaczej, prawda? Można to ciało nawet duże wypielęgnować, można, można się z nim czuć dobrze. Przecież moje bohaterki, niektóre są tak wysportowane, rozciągnięte, mają piękne ciało, zadbane. Chociaż są grube, można znaleźć dla siebie jakiś styl, w którym się człowiek dobrze czuje. No i spojrzeć jakby trochę dalej. To jest, to jest bardzo ważne, rozejrzeć się i zobaczyć, że jest tyle Lepiej fajnych się do tego rzeczy. Do jakiego momentu dochodzi? Co bywa momentem przełomowym w sytuacjach, w których ludzie nie lubią swojego ciała, w którym właśnie dochodzą do jakiegoś momentu, w którym nie akceptują siebie, nie poznają siebie, nie chcą tacy być, nie rozumieją tej sytuacji? Na przykład spotkanie z ruchem ciała pozytywności. Poczucie wsparcia w jakiejś grupie. Dlatego na przykład Instagramerki, o których też piszę, również te amerykańskie, one publikują zdjęcia. Te zdjęcia mogą obrażać niektórych, uczucia estetyczne niektórych osób, ale to powoduje, że na przykład ktoś jej napisze: Jesteś super. I czuję wsparcie, prawda? Ta ciało pozytywność to nie jest jak się zarzuca często promocja otyłości, bo nikt z osób ciało pozytywnych nie namawia inne osoby, żeby tyły i żeby były dokładnie takie jak one. Nie. Ciało pozytywność daje takie poczucie, że. Kurczę, możesz być fajną osobą bez względu na to, jakie masz gabaryty, jakie masz ciało, gdzie masz fałdy, czy, czy masz długi nos, czy masz odstające uszy, czy masz piegi, czy jesteś ruda, czy jesteś taka jowaka i, i po prostu ten ruch robi bardzo dobrą robotę. A czy tego typu ruchy zajmują się także rodzajem teraz próbuję znaleźć jakieś dobre słowo lobbingu, który miałby na celu zmianę kanonów piękna. Bo przecież te kanony też są przez kogoś konstruowane, prawda? Przez częstotwórców, artystów, branżę modową, biznes, miejsca, gdzie są pieniądze, gdzie czerpie się dochody z z tytułu sprzedaży produktów dla określonych typów urody, wagi itd.? Na pewno część aktywistek ciało pozytywnych to robi. Reklamuje bieliznę dla osób grubych, jakieś ciuchy, ciuchy sportowe, ale to jest moim zdaniem jeszcze za słaby trend. Mm -hmm. Katarzyna Hajbos, moja rozmówczyni, która w książce mówi o tym, że Ciało pozytywność będzie miała znaczenie kiedy stworzy tak zwaną masę krytyczną, mhm. podobnie jak rowerzyści swojego czasu Warszawie. A co to miałoby znaczyć? A to miałoby znaczyć, że po prostu coraz więcej osób przestanie się wstydzić tego, że jest gruba na przykład i sobie powie Jestem gruba, no i co z tego? Mhm. Kiedy będą się wzajemnie wspierać, kiedy tych osób będzie coraz więcej? Bo na razie aktywistki, ciało pozytywne to są to osoby, które mają tak zwane zasoby. Mhm. Tym zasobem może być wykształcenie, znajomość języków obcych, poruszanie się po różnych forach międzynarodowych. Mhm. To może być wsparcie rodziny, bliskich. To mogą być też bańki, w których jakieś osoby żyją, na przykład taka bańka feministyczna. Jedna mhm. z moich bohaterek, dziewczyna z. Swej noteki Powiedziała, że właściwie nikt jej nie dokucza, bo żyje w takiej bańce, mm -hmm. gdzie po prostu nie bierze się pod uwagę tego, że można kogoś dysk, dyskwalifikować tylko dlatego, że jest grubszy. Pomówmy jeszcze przez chwilę o tym, w jaki sposób konstruowała Pani tę książkę. Ona składa się właściwie z kilku części. Rzeczywiście jest ta duża część pokazująca, bardziej reportażowa, pokazująca historię. Mamy wywiady z Pani bohaterkami i bohaterami, bo też pojawiają się tam mężczyźni. Mamy badania, czyli taką pogłębioną część, w której powołuje się Pani na dane, ale ciekawa jestem tej części związanej z, przede wszystkim z wywiadami, z reportażami, bo wy Wymagały one dotarcia do tych kobiet i namówienia ich na to, żeby zechciały się z Panią podzielić swoimi historiami. Czy kobiety mają dużą trudność w mówieniu o swojej otyłości? Mają dużą trudność, ale ja miałam jednego, taki klucz do tych kobiet, to, że sama jestem gruba. Bo gdybym była szczupłą laską, która chciała się pochylić nad problemem grubych osób, one by się zamknęły. Ja, one wiedziały, że ja wiem, o czym one mówią. To były bardzo trudne rozmowy, bo często było tak, że już ktoś przyzwyczaił się do tego, że opowiada w ogóle czy o ciało pozytywności, czy prawda, o otyłości, czy nadwadze, ale występuje jako osoba publiczna, że no, zabieram tu zdanie w interesie tych kobiet. A ja chciałam dotrzeć do ich emocji bardzo głęboko. Więc i ta książka była pisana w czasie pandemii, gdzie też o tyłem osobom mówiono, i zresztą to się potwierdzało potem w praktyce, że są prawda, bardziej, bardziej zagrożeni śmiercią, przesuwano ich na koniec kolejki do respiratora, bo tu nie warto prawda, ratować. Takie rzeczy się działy. Więc to był bardzo trudny czas i ja jestem moim bohaterką ogromnie wdzięczna, że mi zaufały, że mi zaufały, że często tu były takie rozmowy. Najpierw się poznawałyśmy, potem prawda i jeszcze kolejna, kolejna, kolejna. Tam, gdzie są osoby podające nazwiska, te rozmowy były autoryzowane, bo chciałam, żeby nie zrobić im nieświadomie krzywdy. I szczerze mówiąc, nawet czasami się zastanawiałam, czy jedna z bohaterek autoryzuje opowieść bardzo dramatyczną, ale autoryzowała ją, bo to było coś, co. co Jaką opowieść opowieścią, pani na myśli? Mówię o dziewczynie, która odchudziła się sama. Dzięki pomocy dietetyka i trenera schudła 62 kilo. Przed schudnięciem była dosyć wzięta modelką, plus size, a po schudnięciu nagle wszyscy się od niej odwrócili. Ja jej długo szukałam. Znalazłam ją w jej rodzinnym mieście. Okazało się, że ona przeszła bardzo długą drogę. Napisała zresztą książkę o tym odchudzaniu, i w pewnym momencie. Schudła tak bardzo, że tam ważyła 50 parę kilo, zaszła w ciążę, była w związku i w czasie ciąży mm. bała się przytyć. Czyli mieliśmy do czynienia z taką ciążoreksją I kiedy urodziło się dziecko, dziecko urodziło się z drastycznie niską wagą urodzeniową, a ona tego synka strasznie kochała. I przez dwa tygodnie nie wiedziała, czy on będzie pełnosprawny, bo trwały badania. A ona powiedziała, że ma odruch wkładania czegoś do ust, kiedy jest zestresowana czyli zajadania stresu, a nie chciała przytyć, więc obgryzała paznokcie do krwi. I powiedziała: Tak, paznokcie odrosną, a schudnąć jest trudniej. A czy poznała Pani podczas tych podróży, wizyt, rozmów? Może jeszcze tylko powiem jedną rzecz, bo zapytała Pani, jak ta konstrukcja była. Mhm. Ja pierwotnie nawet nie myślałam, że zrobię tak zwany background, czyli będę szperała w tych rzeczach dotyczących i medycznych, psychologicznych i społecznych aspektów otyłości. Ale w pewnym momencie, kiedy moje bohaterki zaczęły mi opowiadać, jedna z nich, zresztą dziewczyna z okładki, Kamila Szybalska, świetna dziewczyna, która powiedziała tak, że trenuje cztery razy w tygodniu na siłowni, ma dietetyka i kurczę, raz jej się zdarzyło, że przetrenowała, że za duży sobie trening narzuciła i zaczęła tyć. Ja miałam to samo, że jeździłam na rowerku stacjonarnym i nagle tak mi się fajnie jeździło, że 20 km w szybkim tempie, puch, puch, i nagle też zaczęłam tyć. I sobie pomyślałam, że skoro ja sama tego doświadczyłam, moje bohaterki o tym mówią, ja muszę je uwiarygodnić, ja muszę pokazać, z czego to wynika, że to nie, jest, że to nie są puste słowa, że one, to nie jest, one nie zmyślają czegoś, tylko tak jest i dlaczego tak się dzieje. Do tych wszystkich danych i badań też państwo odsyłamy. Zresztą, tak jak do lektury całej, całej książki, nie będziemy tutaj opowiadać wszystkich tych historii, ale chciałam jeszcze zapytać o dwie rzeczy. Jedna to taka dla tych, którzy tej książki jeszcze nie czytali. Czy spotkała Pani podczas tych wszystkich swoich podróży poszukiwań, rozmów, kobiety otyłe, które były zadowolone z tego, jak wyglądają? Spotkałam tylko, tylko szczerze mówiąc nie wiem, w jakim stopniu jest to kreacja i pewna forma taki mechanizm samoobronny, a w jakim stopniu jest to prawdziwe. Po prostu nie wiem, aż tak głęboko nie byłam w stanie dotrzeć, jeśli na przykład gruba osoba mówi mi, że to wcale nie wiąże się ze zdrowiem. Ja mam trochę inne podejście, ale ona twierdzi, że jest zdrowa i że jest jej dobrze tak, jak jest. Ja po prostu nie wiem. Zostawiam z tym czytelnika, żeby sam się zastanowił, jak jest. W przypadku tej Agnieszki, o której wcześniej mówiłam, ona też deklarowała, że jest bardzo zadowolona ze swojego wyglądu. Dużego ciała nigdy nie jest za wiele, ale jak schudła, to wyznała, że jak wracała do domu, płakała. Różnie to wygląda. Moim zdaniem, ale to jest moje zdanie i, i nie mam na to jakichś naukowych dowodów, większość osób grubych chciałaby być chudsza. Po prostu to jest zupełnie naturalne. Ale nie zawsze się to udaje. To pomówmy jeszcze właśnie przez chwilę o tym, jak to się dzieje, że czasem to się udaje, czasem to się nie udaje, pomimo dramatycznych bardzo prób podejmowanych przez bohaterki, o których pani napisała. Częściowo już była o tym mowa: o dietach, o efekcie jojo, o trenowaniu. Mam też takie wrażenie, że część z pań, które opowiadały swoje historie, prezentowały taki dosyć sceptyczny stosunek do diet i ich skuteczności. No bo przeciwliczyły wszystkie diety. To jest, to jest tak, że na przykład moja koleżanka, dziennikarka, która jest tam opisana, która była testerką wszystkich diet, no wszystkich. Jeździła też do, prawda, doktor Dąbrowskiej, ten post owocowo-warzywny właściwie z dodatkiem owoców i jak pojechała za pierwszym razem wspaniale schudła, potem za drugim razem wręcz przytyła i nawet zapytała panią profesor, czy, czy to nie spowalnia metabolizmu. Ten metabolizm i to, to diety, które wpędzają metabolizm w jakieś błędne koło, są naprawdę to, co się dzieje z człowiekiem, to jest, to jest niesamowite. Oczywiście są osoby, które są non-stop na diecie, bo też o takich pisze, które prawie nic nie jedzą. A inne osoby po prostu rzucają się z diety na dietę, i to kończy się dla nich tragicznie. Oprócz tego, że im wypadają włosy, że mają anemię, że gwałtownie chudną i nie mają co zrobić z nadmiarem ciała, to potem jeszcze właśnie szalejący tokiny, burze hormonalne. Po prostu to jest, to jest bardzo skomplikowane zjawisko i bardzo niebezpieczne. Są też operacje bariatryczne, na które, to jest ciekawe, decydują się coraz szczuplejsze osoby, które chcą po prostu czyli być operacje zmniejszenia żołądka? Tak? To, jest, mhm. tak, to jest utworzenie z jelita rękawa, który pełni rolę żołądka, albo też zakłada się staplery, czyli takie. Plastikowe jakby szybacze, gdzieś Zmniejszające. zmniejsza żołądek. Tak. Dwie trzy bohaterki mojej książki przeszły takie operacje. One oczywiście pozwalają schudnąć, chociaż też rzadko się mówi o tym, że pojawiają się konsekwencje zdrowotne bardzo poważne po jakimś czasie. Mówiłyśmy o fatfobii. Zastanawiam się, co byłoby odwrotnością takiej postawy w społeczeństwie i czego, do czego chcielibyśmy dążyć, czy do czego doprowadzić, żeby w sposób związany z akceptacją, szacunkiem traktować ludzi otyłych. No, tak samo jak z innymi grupami wykluczonymi, trzeba o tym rozmawiać, trzeba ludzi uwrażliwiać, tak samo prawda, jak z osobami nieheteronormatywnymi, prawda seksualnie, im większy jest poziom świadomości, tym, tym trudniej przechodzi człowiekowi, przynajmniej w tym środowisku progresywnym, żeby kogoś zaatakował ze względu, nie wiem, na orientację seksualną, czy ze względu na jeszcze coś innego, czy na rasę, czy na wyznanie, czy na cokolwiek. I to samo powinno dotyczyć kolejnej grupy wykluczonej, bo uważam, że osoby grube są niestety wykluczane z naszego społeczeństwa. Czyli normalnie z nimi rozmawiać, normalnie ich traktować, pomyśleć, że są, że mają zasoby jakąś historię i często chorobę, o której nie muszę mówić, bo przecież to też jest bzdura, żeby każdy gruby się tłumaczył, dlaczego jest gruby. Właśnie o to chciałam też zapytać, bo to może mieć w pewnym momencie jakiś taki, osierać się o jakiś poziom absurdu trochę. to znaczy nie, czy, no czy mamy z każdą grubą osobą rozmawiać o tym, dlaczego jest gruba, czy właśnie nie rozmawiać o tym i zachowywać się... Jeśli powie, właśnie... że jest gruba... I powie, że nie wie dlaczego, to można rozmawiać, ale mm. tak z drugiej strony, czy naprawdę, nie wiem, jak rozmawiamy z kimś zielono, o kim to mamy teraz rozmawiać o, o tym, tym, dlaczego że, ma oczy. Albo, albo, że ktoś ma grupę krwi A, albo zero, to mamy rozmawiać o mm. jego grupie krwi. Nie, traktujmy normalnie. Po prostu yy, pomyślmy tylko o tym, żeby kogoś nie ranić, bo, bo te rany są bardzo głębokie. To są traumy. To, to jest. Yy, Opisuję też przypadek takiej fotografki amerykańskiej, profesorki z Akademii Sztuk Pięknych, Cafiero, która fotografowała reakcję ludzi na, na nią. Ona, ona jest gruba i prawda w różnych takich sytuacjach neutralnych, wydawałoby się, siadała na przykład na schodach hiszpańskich tak, i wszyscy patrzyli na nią z niesmakiem. Albo stała, trzymała w ręku podkoszulek i stała w kolejce do przymierzalni, albo jadła, stała na przystanku autobusowym i jadła loda z kubeczka. I wszyscy patrzyli na nią z taką niechęcią, wstrętem. Ona to pokazuje. Dlaczego to pokazuje? Oczywiście potem mówili, że mimo, że ona ma dużo osiągnięć, jest utytułowana, prawda? Jest wybitną fotografką. To mówili jej: No, zrobiłaś tę serię, bo chciałaś się wyróżnić, bo chciałaś sobie coś zrobić. Nie, ona pokazała, żeby ludzie przejrzeli się jak w lustrze. W tej książce też ludzie się przeglądają trochę jak w lustrze, bo nagle dostrzegają coś, czego nie widzieli wcześniej: że ta fatwobia jest czasami tak podstępna i że przecież nie każdy chce krzywdzić drugiego człowieka. Ja, ja nie zakładam, że, wszyscy są, że większość ludzi jest zła, ale nieświadomie czasami robimy straszną krzywdę, bo, bo ta osoba zostanie z tym, z tym spojrzeniem na akwarobik, albo że tak się spasła i, i, się, i się ten, albo y, po co, że relody, tak, tak, dupa jej urośnie, przepraszam za te słowa, ale to są takie prawdziwe określenia, więc y, to jest coś, z czego sobie nie zdajemy czasami sprawy, bo podlegamy pewnym takim stereotypom i chodzi o to, żeby te stereotypy przełamać. Zanim zadam już zupełnie ostatnie pytanie, to też chciałam Państwa zapytać, czy są jakieś pytania jeszcze z sali a kiedyś będzie ktoś zbierał do tego, żeby to pytanie zadać, to ja zadam Pani jeszcze jedno pytanie, a właściwie nawet przypomnę coś, o czym jest w tej książce mowa, teraz przyszło mi to do głowy, kiedy mówiła Pani o jedzeniu tych lodów, że też jedzenie jest ważnym tematem tak. w tej książce, prawda? I jakiś taki rodzaj właśnie poczucia winy wynikające z tego, że się je, że ludzie grubi bardzo często nie chcą jeść z innymi. Tak, tak moje bohaterki, na przykład jedna z nich wychodziła rano na zajęcie na uczelni, o ósmej wraca o dwudziestej i dopiero wtedy jadła, bo ona się wstydziła jeść. Bardzo dużo moich bohaterek wstydziło się jeść przy innych, bo zaraz jej zaglądają do talerza, tak jakby człowiek gruby nie, nie czuł głodu. Co ty jesz? Dlaczego jesz? To, to straszne, że ty jesz to, bo przecież jesteś gruba, to w ogóle nie powinnaś nic jeść. Ten wstyd towarzyszy tym osobom bardzo jest bardzo głęboki. To już zupełnie na koniec pytanie, z czym chciałaby Pani, żeby zostali czytelnicy tej książki? Z wątpliwościami, z takim uważnym spojrzeniem na stereotypy, które powielają czasami bezwiednie, z uwrażliwieniem na drugiego człowieka i z takim. A dlaczego nie mielibyśmy stworzyć pewnego trendu społecznego, na przykład, i ten trend polegałby na tym, że nie oceniamy kogoś ze względu na cokolwiek, że nie wykluczamy, że tu nie chodzi, prawda, znowu wracamy do długiego, że ten z długim nosem, a ten wysoki, a ten gruby, tylko że na przykład. Ta osoba, która się opiekuje zwierzętami, albo ta jest fantastyczna, ma poczucie humoru, a ta świetnie zna języki, żebyśmy w pozytywny sposób myśleli o innych ludziach, ale nie dyskredytowali ich ze względu na jakieś cechy, które nie mieszczą się w kanonie. Czy im zdrowsze społeczeństwo, im mniej sfrustrowane społeczeństwo, tym mniej takich fobii? Bardzo możliwe, że tak, mm -hmm. że, że to tak, tak właśnie może być, ale przede wszystkim świadomość, po to napisałam tę książkę, żeby um, zastanowić się nad pewnymi rzeczami, żeby przede wszystkim nie myśleć schematami, tymi stereotypami, które są strasznie szkodliwe i żeby zobaczyć po prostu w kimś drugim nie tłustą krowę, tylko Krowieka. osobę, która jest grubsza z jakichś tam powodów, ale to nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze powód do tego, żeby prawda, ją zepchnąć gdzieś na margines, bo może się okazać, że tracimy kogoś bardzo fajnego, kolorowego. Zresztą jest historia tak. opisana jagody niesamowicie kolorowej osoby, która była jedną z pierwszych ofiar COVID-u. I dopiero po jej śmierci ludzie sobie zdali sprawę, kogo zabrakło. Takich historii w tej książce jest dużo, dużo więcej. Przychodzą mi wciąż do głowy kolejne pytania, ale to spotkanie będziemy powoli musieli kończyć. Raz jeszcze chciałabym zapytać, czy są może jakieś pytania tutaj u nas? Jest, nawet dwa. Dobrze, to zacznijmy od pierwszego. Pierwsza to może uwaga. Jak przeczytałam na Facebooku, ile osób jest zainteresowanych tym spotkaniem i ile deklaruje, że przyjdzie na to spotkanie, to patrzę, że jest nas niewiele i nie ma tutaj ani jednej grubej osoby. Wśród. No tak, to właśnie temat do dyskusji. Ale to tak na marginesie Marysiu, chciałam cię zapytać o jedno, co ci dało napisanie tej książki? Jaką byłaś osobą przed i jaką jesteś teraz po napisaniu tej książki, po już tych recenzjach, pierwszych wywiadach i dyskusjach? Miałam już kiedyś takie pytanie i muszę powiedzieć tak, że to nie jest tak, że napisanie książki poprawiło mi samopoczucie. Ja musiałam najpierw jakby popracować nad sobą i poprawić sobie samopoczucie i samoakceptację, żeby napisać tę książkę, żeby odważyć się też napisać o sobie. Więc ten proces był odwrotny. To nie jest tak, że napisałam książkę, żeby prawda zadziałała terapeutycznie. Natomiast zdawałam sobie sprawę z tego, że to jest cholernie ważny problem. Ponieważ, tak jak nawet na akładce jest napisane, ja wręcz fizycznie nie znoszę wykluczania jakichkolwiek osób ze względu na cokolwiek, a ponieważ sama doświadczyłam fatfobii w gabinetach lekarskich, na basenie gdzieś indziej, to stwierdziłam, że trzeba pokazać to ludziom, którzy czasami są po prostu nieświadomi otworzyć im oczy. I wiem, że nawet Maciek, który jest mój facet, który jest szczupły bardzo i zawsze to tak a propos żywienia, to zawsze mówię: warto postawić Maćka koło mnie, bo on je to samo co ja, tylko, tylko więcej. <todgłosy> <todgłosy> I, I Maciek też po prostu, jego mama jest szczupła, on jest szczupły, i on nie zdawał sobie sprawy z tego, czego doświadczają osoby grube. I, I uważam, że jeśli ktoś to zrozumie, otworzy oczy, zajrzy sam w siebie. Bardzo fajna jakaś recenzentka na Instagramie napisała, że autorka przerzuca wstyd na nas. I to jest ważne, żeby ci, którzy hejtują, którzy okazują nienawiść, którzy dyskryminują osoby, które się nie mieszczą w jakichś tam kanonach. Żeby to oni poczuli wstyd. Chciałabym, żeby był taki trend. Ale myślę, że to dotyczy nie tylko długości, to dotyczy w ogóle wykluczenia z każdego Tak, Tak, to jest doskonały pretekst do dyskusji właśnie o tym. Także ja mam pytanie. Dzień dobry. A co z mężczyznami z fatfobią? Bo o mężczyźnie nie usłyszałam nic, bo bohater bohaterkami są kobiety. A czy to znaczy... A, na początku, y... Przepraszam, spóźniłam się. Yy, nie, są... <grymne> na są, początku wyjaśniłyśmy, dlaczego nie ma... Omyśc. Nie, określcie lekcję, jeden <grymne> kapała siadaj. <grymne> <grymne> nie, są, są też bohaterowie, oczywiście, pojawiają się, ale w, nie, w mniejszości, bo tak jak powiedziałam, po prostu wobec kobiet stosuje się no, taką bardzo silną opresję, dotyczącą wypielęgnowanego ciała i to jest, to jest nawet, bym powiedziała, i seksistowskie i takie, bo, bo zawsze, no, nie wiem, jeśli mojej bohaterce ginekolog, ona idzie do niego, prosi go o tabletkę antykoncepcyjną, on jej mówi, takiej świni nie ruszy, nie jest ci potrzebna. To, to, to jest już taki wyraźny seksizm i niestety no, takie podejście patriarchalne, czyli kobieta jako dodatek do mężczyzny, jako breloczek, jako taka, taka osoba, którą można się pochwalić, prawda? która będzie świetnie wyglądała. A jak jest gruba, to co? To, to już. Bardziej się wybacza, oczywiście też nie zawsze, bo jak już otyłość idzie w stronę skrajnej, no to wtedy też, prawda. Opisuję przypadek takiego chłopaka z Pragi, który ważył 200 kilo. I opowiedziała mi o tym lekarka. I miał bardzo ostry ból brzucha. Nie mogli go sanitariusze zjeść, znieść po schodach, bo był za ciężki, więc zwieziono go platform, na platformie strażackiej, zawieziono na SOR, okazało się, że nie ma tomografu, który by objął pierścieniem jego duże ciało, więc zawieźli go do ZOO i tam prawda dopiero w tomograf dla zwierząt Prawda? Zrobili mu badanie, a lekarka co powiedziała, och, takie małe słoniątko. I potem tak było, że tego chłopaka, młodego chłopaka wrażliwego, położono na materacu na, na korytarzu szpitalnym i wszyscy robili mu selfie z nim, prawda? No bo co, bo taka foka, taki wieloryb. A on zamykał oczy i chciał zniknąć. Tylko zniknąć nie mógł. Czy są jeszcze jakieś pytania? To ja, ja mogę powiedzieć, co wyniosłam z dzisiejszej rozmowy. W sensie, no, no nie jest to nic takiego ważnego, ale to, że, żeby, to, żeby te, to, to określenie gruba było jakieś takie neutralne, bo właściwie jak chcemy opisać kogoś wizualnie, żeby to była po prostu cecha charakterystyczna, a nie od razu ocena, bo, hmm. bo czasami jest potrzeba opisania jednak wizualnie kogoś, no i jakoś trzeba to powiedzieć, ale dla mnie słowo pulchna. Tak, tak, żeby to, fa tak fajnie było, no, no, to tak jeden jest szczupły drugi jest gruby, no i, i tak i to nie, nie. jest no żeby to tak było, tak po prostu, jako cecha charakterystyczna. No tak, a nie, jeśli przestaniemy y oceniać, a zaczniemy po prostu y zachowywać się naturalnie wobec takich osób, to mam nadzieję, że po prostu y to słowo stanie się neutralne, tak jak wiele innych słów opisujących jakąś rzeczywistość. Bardzo serdecznie dziękuję. To może na koniec taka myśl, niech ona nie, nie będzie jakąś wielką puentą, ale może zapamiętajmy, niech Gruba nigdy nie będzie obelgą. No właśnie. <noise> dziękujemy bardzo serdecznie. Autorka książki Gruba, reportaż o wadze i uprzedzeniach, Maria Mamczur była moją gościnią. Serdecznie dziękuję. Książkę ja wydało dziękuję. wydawnictwo Krytyka Polityczna, nasz partner, także serdecznie dziękujemy. 尽快。